Rozmowy na temat znaczenia ojców zwykle toczą się wokół synów. Jakie korzyści odnoszą chłopcy z posiadania pozytywnego męskiego wzorca do naśladowania, konsekwentnego dyscyplinowania, temperowania złych zachowań i pomoc w obieraniu drogi w życiu? Ale jak pokazują liczne badania, ojcowie mają przerażająco duży wpływ również na życie swoich córek. To właśnie tata jest pierwszym mężczyzną w życiu córki. To tata pierwszy przytula, zapewniając poczucie bezpieczeństwa. To tata pierwszy mówi: pięknie wyglądasz. To tata pierwszy mówi: kocham cię. To tata sieje w mózgu córki odwagę, asertywność i stanowczość, dzięki czemu córka potrafi powiedzieć nie. Najciekawszym wpływem jest oddziaływanie na romantyczne życie swojej córki, z kim się umawia, kiedy zaczyna uprawiać seks i na jakości jej relacji z mężczyznami. Dziewczyna, która ma bezpieczną, wspierającą i komunikatywną relację z ojcem, jest mniej skłonna do zajścia w ciążę jako nastolatka oraz jest mniej prawdopodobne, że stanie się aktywna seksualnie we wczesnych latach nastoletnich. To z kolei prowadzi do dłuższego czekania na ślub i posiadanie dzieci, głównie dlatego, że najpierw koncentruje się na osiągnięciu swoich celów edukacyjnych. Dobrze ukształtowana córka ma również największe szanse na relacje z mężczyznami, które są intymne emocjonalnie i satysfakcjonujące. W okresie dorastania taka dobrze ukształtowana dziewczyna przez ojca nie ma potrzeby zwracać się do obcych chłopaków po emocjonalne pocieszenie i wsparcie i rzadziej zostanie namówiona na seks. Zaskakujące nie jest to, że ojcowie mają taki wpływ na relacje córek z mężczyznami, ale to, że generalnie mają większy wpływ niż matki. Ich lepsze relacje z mężczyznami mogą być również związane z faktem, że w przypadku dobrze wychowanych córek prawdopodobieństwo wystąpienia depresji klinicznej lub zaburzeń odżywiania jest mniejsze. W wyniku lepszego zdrowia emocjonalnego i psychicznego te młode kobiety są bardziej skłonne do posiadania takich umiejętności i postaw, które prowadzą do bardziej satysfakcjonujących relacji. Obecność ojca obok córki też pokazuje córce różnicę. Odkryje inną tożsamość, dowiaduje się, kim jest mężczyzna, jak się zachowuje, jak wygląda i jak reaguje na różne zachowania i bodźce. Co więcej, wizerunek idealnego partnera kobieta buduje w oparciu o cechy, które podziwia, ceni i lubi u swojego ojca. Mało tego, kobiety podświadomie wybierają mężczyzn podobnych do niego fizycznie. Ale oczywiście warto podkreślić, że kobieta szuka pozytywnych cech u mężczyzn, więc skoro ojciec był dobry i czuły, to szuka podobnego wzoru dobroci i czułości. Podsumowując, jeśli w życiu dziewczyny nie będzie ojca lub nie będzie on angażował się w relacje z nią, to ona podświadomie będzie szukała poczucia akceptacji i bezpieczeństwa u innych mężczyzn. To też jest odpowiedzią, dlaczego jedne dziewczyny są bardziej głodne relacji romantycznych i seksualnych w młodym wieku, a drugie nie mają takiej potrzeby. Ojcowie są piekielnie ważni dla intelektualnego, społecznego i duchowego rozwoju swoich córek. To zjawisko nazywa się syndromem córki bez ojca. Informacja dla osób, które na własną rękę chciałyby zgłębić temat. Doświadczenia z dzieciństwa każdej osoby tworzą korzenie tego, kim są. Kształtują, w jaki sposób reagujemy na innych lub wyrażamy miłość. Rezultat wszystkich tych doświadczeń z dzieciństwa jest w rzeczywistości bardzo przewidywalny, ponieważ ludzie mają tendencję do zaliczania się do jednej z pięciu specjalnych kategorii zwanych stylami miłości. Dr Milan i Kai Jerkowicz odkryli, że każdy ma pewien styl miłości oparty na wychowaniu. Pierwszym stylem jest styl ofiary. Dzieci przeżywające chaos w domu, próbujące pozostać poza widokiem, czyniące siebie tak niewidzialnymi, jak to tylko możliwe. Ukryją się i uspokoją, ucząc się, jak uciec do własnych głów, aby zmniejszyć ból swoich wściekłych, gwałtownych, chaotycznych rodziców. Kiedy już nadejdzie dorosłe życie, to łatwo potrafią się dostosować do sytuacji i otoczenia. Ofiarom brakuje poczucia własnej wartości, pewności siebie i wyglądają na nieśmiałych, co jest skutkiem ubocznym traum. Oczywiście, przekładając to na miłość, ofiary wybierają partnerów dominujących i kontrolujących. Przez to, że są już zahartowani przez dzieciństwo, to łatwo akceptują to, co jest złe, nie znając innego życia i nie widząc nadziei na zdrową relację. Drugim stylem jest styl unikający. Pochodzą z domów, w których często brakuje uczuć, ale które przywiązują dużą wagę do niezależności i samodzielności. Mogłoby się wydawać, że zachęcanie dzieci do samowystarczalności jest dobre, ale nie kosztem uczuć i emocji. Typ unikający przez taką surową opiekę nauczył się ograniczać swoje uczucia i tłumić potrzeby. Jako dorosły, unikający może wydawać się emocjonalnie odległy lub niezaangażowany. Z jednej strony jest bardzo racjonalny i lubi swoją przestrzeń, ale z drugiej nie okazuje emocji czy słabości. Dodatkowo, czuje się niekomfortowo, kiedy ktoś w jego otoczeniu okazuje swoje uczucia.
Typ unikający nie wie, jak się zachować, kiedy ktoś mu okazuje uczucia, bo nigdy wcześniej nie był w takiej sytuacji i jest to zupełnie coś nowego. Trzecim stylem jest typ zadowalający. Dzieci dorastające w domu, który jest nadmiernie opiekuńczy, zły lub krytyczny. Takie dzieci robią wszystko, co w ich mocy, aby były dobre i uniknąć niepokojenia wysoce reaktywnego rodzica. Uczą się przekierowywać swoją energię na zadowalanie, pocieszanie lub uspokajanie innych osób, zamiast skupiać się na sobie. Jako dorośli, zadowalający mają tendencję do ciągłego monitorowania nastrojów otaczających ich osób, starając się uszczęśliwić wszystkich. Może to jednak prowadzić do urazów emocji, które mogą zepsuć relacje. W miłosnym związku oddają wszystko partnerowi i starają się go uszczęśliwić, tak jak oddawali siebie w dzieciństwie rodzicom. Jest to bardzo duży problem, bo w momencie zadowolenia drugiej osoby odczuwa niepokój, ponieważ w zamian nie otrzymują nawet części swojej włożonej energii. A kiedy w życiu dorosłych, przykładowo, druga osoba chce robić coś osobno, to dostaje zjazdu psychicznego, że nie jest zbyt wystarczający, że zawiódł, że coś zrobił źle. Nigdy nie zgłasza swoich problemów, bo zawsze jest skupiony na zadowalaniu drugiej osoby. Czwarty styl to styl kontrolujący. Kontrolerzy potrzebują kontroli, aby mieć pewność, że wrażliwe, negatywne uczucia, których doświadczyli w dzieciństwie, pozostają stłumione z ich dorosłego życia. Rodzice nie tylko nie zapewniali poczucia bezpieczeństwa, ale będąc głównym powodem stresu, uczą typ kontrolujący dbać o siebie i swoją przyszłość. Ich perspektywa dzieli się na dwa działy. Albo oni kontrolują otoczenie, albo ono kontroluje ich. Posiadanie kontroli oznacza ochronę przed uczuciami takimi jak strach, upokorzenie i bezradność. Jednak złość jest jedyną emocją, która nie jest wrażliwa, dlatego gniew i zastraszanie są często używane jako środki do utrzymania kontroli. Toteż walczą do końca, nawet z osobą ukochaną. Nie chcą się godzić, chcą odzyskać kontrolę, aż druga osoba się nie podda. Kontrolerzy nie chcą się narazić na to, że ktoś może ich zranić, więc mogą wydawać się niesympatyczni, ale w rzeczywistości mogą być bardzo wrażliwi. Dlatego używają swojej kontroli, aby uchronić się przed złymi emocjami, jak frustracja, smutek, rozczarowanie. Piąty styl to styl niezdecydowany. Jako dorośli, niezdecydowani poszukują konsekwentnej miłości, której nigdy nie otrzymali jako dzieci. W dzieciństwie przez nieprzewidywalnych rodziców uświadamiają sobie, że ich potrzeby nie są priorytetem. Bez konsekwentnego uczucia rodzicielskiego rozwijają poczucie opuszczenia, przyzwyczajają się do czekania na te wszystkie rzeczy jak miłość, poczucie akceptacji czy poczucie bezpieczeństwa. Zanim rodzic znów przypomni sobie, że ma dziecko, to ono jest zmęczone czekaniem i jest zbyt rozgniewane, by je otrzymać. Jako dorośli idealizują nowe relacje, widzą w partnerze półboga bez wad, co prowadzi do bardzo złych konsekwencji. Potem się męczą, gdy życie i relacja z drugim człowiekiem stają się nie tak doskonałe, jak sobie to wyobrażali. Może w którym stylu widzisz siebie? Napisz w komentarzu. A jak uważasz temat za wartościowy, to oceń film, żeby dotarł do większej liczby osób. Sprawdź poprzednie materiały, jak przepis na dobre życie według nauki lub dlaczego kobiety nienawidzą mężczyzn. Do usłyszenia w następnym odcinku.